Siemano widzowie, witam was kolejny i ostatni odcinek dzisiaj z Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka i co, wpaść na Twitcha, a ja zapraszam na ostatni, finałowy odcinek. Dalej, przez ogień biegniemy, duszno tu, nie mogę oddychać, a kurwa, ła, ta racja jest. Dymem jeszcze, żeby było za mało powietrza, dawaj. Sznurków już nie mogę nosić. W ogóle mogę sobie tu kichnąć ekwipunek i coś ulepszyć? No pewnie, że mogę. W takim razie proce ulepszmy, jak najbardziej. I pojemniczki, albo akcesoria. Cyk, piękna sprawa. I tutaj pozbierajmy kilka rzeczy. Wcale nie tak, że jesteśmy w kryzysowej sytuacji, powinniśmy jak najszybciej biec przed siebie. Chłopie, jesteśmy panami świata. Kontrolujemy szczury. A szczury chyba są aktualnie najliczniejszą populacją na całym świecie, jeżeli chodzi o zwierzęta. O kurde, dawaj. Nie mam tego do gaszenia. O kurwa, nie mam. Co teraz robimy? Jeee, się kręca. Zabrakło mi saletry, proszę. Nie mam saletry. Weź tu zostań, zaraz przyjdę do was. Muszę poszukać saletry. Kurwa, ale fail. Nie no, i po imersji w ogóle, nie? Ja się będę cały czas cofał, nie? Ja w ogóle się pół mapy cofam, czekajcie. O, mamy to, posmak, saletra, dobra, wracam z powrotem, tutaj było jak coś od razu przy wejściu. Teraz jestem w stanie to zrobić, jestem, posmak. Lecimy w takim razie z powrotem do naszych kompanów. Dobrze, że to nie jest na czas, bo... Byłem to wczytywał 8 razy, przynajmniej gra mi da tutaj pobiegać. Swoją drogą pięknie to wygląda. Naprawdę kurwa przednio, naprawdę ładnie to wygląda. Podoba mi się to, czuję jakby naprawdę tutaj coś płynęło, nie? Bardzo ładnie zrobione. No i co, jak zresztą większość tutaj w tej grze. Dawaj. Nie otworzymy tego. A otworzymy jednak. Dzień cudu? Co się dzisiaj takiego cudownego wydarzyło? Oprócz twojej śmierci. To jakiś dzisiaj, no, inny cud, lepszy? Jednego wariata niedobrego mnie. O, co się stało? Aha, młody. No chodź. No chodź. Czemu ty zostałeś w ogóle na miejscu? No chodź ze mną. No kurwa, ty idziesz czy nie? Nie ten przycisk klikałem, to nie szedł. Dobra. O kurwa, a nie dużo tych strażników. Jeden. Kurwa. Dwa. Trzy. Wszystko. Dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiam z rodzinką. No tak właśnie sądziłem, szczerze mówiąc, że to się tak zakończy. Nikt nie może się... O kurde. Czy co? A, że popchamy sobie wóz? O kurde. No dobra. Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. Widzę, ale to ja im nic nie zrobię, nie? Jo, nie zrobię. Taka muzyka się odpaliła, że coś czuję, że on umrze tutaj. Nie możemy po prostu wstać i pchać koła? No pewnie nie możemy. Jak kurwa moi są? A są. Jeden. Dwa. Oj, czy nie umarł? Trzy. Tam jest jeszcze.
4. Ty! Tego nie widziałem akurat, stop! Myślałem, że to... Stop! Zatrzymaj się w imieniu króla szczurów. Daj, paj! Trochę brzmi jak pory. Paj! Musi być w ogóle przejebane. Poród. I o cię kręca. Dobra, co jest kurwa? Nie no, ganka mi na plecy zrobili. Chłop co mówił pewnie o tym, że mamy na plecach chłopów, a ja się w ogóle nie skupiłem. Myślałem na kolejnym co po... Nie, proszę, nie od początku. Ja pierdola, nie? No dobra, jeszcze raz w takim razie wykonamy tą misję. Albo sam tam drotę, żeby nie było nudów. Widzimy się, jak już będziemy na miejscu. No paj to. Dobra, dobra. Jesteśmy blisko, także odpauzowuję, bo tu w ogóle chłop dostał tego, ciosa. Nie wiedziałem o tym, pyk. On w ogóle dostał chyba w nogę albo coś. A w plecy dostał. Kurwa, mam 3 kamienie, więc pchaj to szybciej. Tą lodziarnią, wariacie, no. Żebym zaraz ja nie umarł od strzału. No nie, nie, kurwa. Musi się udać teraz, musi się udać. Proszę, żeby mnie nie trafili. Go trafiałem, ale to dobrze, mnie nie trafiałem. To najważniejsze jest. Najważniejsze jest mody, tak? Wiadomo, bo on nosi chorobę. Właśnie o to chodzi. No jest. Jeszcze jednego zgarnąłem. Behind you. All right. Hugo, go. Your turn. Ale śmiesznie upadł. No co, co? Hugo, come on, we have to go. Ja się to powinienem odzywać na tych odcinkach. Wygląda jak stary pijany. Już nic nie mówię. Ale to była całkiem, wydaje mi się, ładna scena. Hugo, tell me you're going to help us kill those bastards, Melly. We've got no chance without your brother, Alicia. You get that, right? I will help you, and you're going to help us save Mummy. You've got yourself a deal. No i koks. Młody, bierz te szczury stąd. Słuchaj, ty masz to moc, nie? No piękna sprawa. A chłop ma lampion niestety, ale weź tam podeślij kilka szczurów. Niech one najlepiej kurwa tam zostaną, szczerze mówiąc. Ale chyba nie mogę niestety tak zrobić. Ja tak. Inna sprawa. No i co, idziemy przed siebie, no nie? Tutaj nas raczej nie zgarną, chociaż jest tutaj kilkanaście strażników, na których warto by było uważać. Jeden niewłaściwy ruch, gdzieś się zagapie. No właśnie, mnie tutaj ściągną. O kurwa. Jakieś to kłuszy albo czegoś takiego. Lampion! O kurwa, nie trafiłem. Lampion! Dobra. Trzeba się ukryć. Lampion! Okej. Okay. Czekaj, stop! Gaszenie tego pochodni. Cyk. Dobra. Ale i tak jest tragicznie. Oj! Strzelają! Pyk! Nie! Czy było tak blisko? Wymiana taktyczna miała być jeden na jeden. Kurwa no, dobrze jednak trafił, gagatek. Nie dałem rady, nie zdążyłem klikać wszystkich rzeczy, które miałem klikać. Dobra, na początku pyk, latarnia, trzymaj się, potem cyk, głowa.
Tutaj nawet nie muszę. Potem gasimy mu płomień, pochodnie. Kurwa, nie dałem rady. Czy dam radę? Chuja, dam radę teraz. Już nienawidzę tej gry. Jestem dzisiaj tak zdenerwowany. Całą drogą. Tak, mam stary do opowiedzenia. Jestem tak sfrustrowany, tragicznie. Dzisiejszy odcinek może nie być w formie, ale przynajmniej się wyżyję na grze. Pokrzyczę sobie. Wykurwi! Masz, chłopie, jeszcze raz. To przyjemne zobaczyć 20 raz twoją własną śmierć. Tych łuczników zajebanych, bo kurwa zaraz nie wytrzymie. Ja pierchruper, no nie, chyba sobie żartujesz teraz. Kurwa. Jeszcze raz. Pyk. To jest sprawa numeros jedenos. Sprawa z numeros drugos. Sprawa z cierpliwość, cierpliwość. Numeros trzecios. Sprawa numeros czwartos. Nie udało się niestety. Musimy kurwa go trafić. Pochodnie, pyk, dobra. Został ostatni gościu, no nie możesz mnie trafić. No, w końcu. I dusimy, podduszamy. Fajnie to wygląda w ogóle. Te szczury zbudowały te gniazdo, całkiem ładne. W sensie brzydkie, ale... brzydkie jak skurwesyn, ale w sensie... jest to jakieś dzieło architektury. U? Co to? Podręcznik Inkwizytora. Podręcznik, to znaczy... oni się z tego uczyli. Co tu będzie napisane? Na początku XIV wieku pochodzący z Languedoc inkwizytor Bernard Guidoni napisał podręcznik mający być swoistym przewodnikiem dla pozostałych inkwizytorów. Podręcznik pełni funkcję zbioru przepisów prawnych, zawiera listę potępionych herezji, a także przewidziane kary oraz sposób postępowania. Pod względem etyki sprawia dobro wspólne pod dobrem jednostki i zleca stosowanie okrutnych kar mających na celu wzbudzenie strachu wśród ludzi. No, na pewno strach wśród ludzi jest jakąś taktyką, albo przynajmniej był jakąś taktyką. Chyba kurwa generalnie całkiem niezłą. O kurwa, ty. Dobra, fajnie pogadali. O kurwa, nie mam szans, pomocy! Atakuj! No ty kurwa! Chłopie łuczniku! Czemu nie może trafić? Jak tak to chłopie z 15 cm nie trafił łucznik. A tak to chłopie, oni wszystko trafiają teraz, nie? Teraz mnie szlach trafi. Misja końcowa, widzę. Coś, bo tutaj za dobrze idzie przeciwnikowi, nie? On jest jakiś dokokszony, fest. Dobra, rucham wam starego, dalej. Dalej, łucznika, łucznika, łucznika! Nie! Co się dzieje, kurwa? Cię nie rozumiem czegoś, co ja tu robię, przepraszam, że chcicie widzowie. Cię nie rozumiem czegoś, co klikam, coś mi tu nie gra, nie? Jeszcze raz wykonajmy tą misję, ale coś mi tutaj się wydaje, że coś chrzanie, nie? Chyba nie tak to miało być. Nie wiem, mam zgasić te wielkie płomienie? No raczej nie da rady, kurwa. Wydaje mi się, że muszę po prostu wysłać przed siebie tego, nie? Szczury. No co innego mogę, kurczę, zrobić? Dalej, dawaj te szczursy. A możemy się schylić? No schyl się za beczką. Dobra, i teraz. Na jednego, na drugiego, na trzeciego. Tam jeszcze jest jakiś chłop, tylko tam jest dużo jasnego tego światła. Tam niestety nie przejdziemy. Dobra, szczury są po naszej stronie, więc gituwa. Przynajmniej do teraz. O kurwa, ty, a czemu mi ich... A, bo nie mam tego, nie zauważyłem. Stop, kurwa. Stój. Wycofka. No. No i wszystko. Mamy to w końcu. Tak, właśnie do środka, bo tutaj na pewno jakaś cutscenka i finałowa walka będzie i ważna fabułka.
Ja od 7 minut niestety umieram tylko na tym odcinku. I co, mogę opowiedzieć, dlaczego jestem sfrustrowany, ponieważ elegancko sobie przyszedłem po pracy, rzuciłem się do wanny, ktoś mnie wyrzucił z tej wanny i mówi, chłopie, ja tu wyjeżdżam. Ja mówię, no dobra. No dobra. No to wyszedłem z wanny. Potem 2 godziny później czekałem. Musiałem się wykąpać. A nie chciałem komuś zajmować łazienki, bo się szykował. Potem stwierdziłem, że znowu pójdę się kąpać, że znowu mnie wyrzucono. Potem ostatni raz szedłem do wanny, ktoś mnie zawołał, potem się okazało, że nie przyszedł na miejsce. Mówię, kurwa mać, wróciłem do domu. Usiadłem do wanny, nalałem sobie wody. Już miałem i spać. A chłopie, a moja woda zaczęła strzelać, nie? Z karabinu, jak taka napowietrzona woda, nie? Puh, puh, puh. Mówię, co jest kurwa grane, nie? I się zepsuł w ogóle piecyk i pompa, nie? I trzeci raz musiałem wstać, nie? I jeszcze tego nie naprawiłem. A ze petarda. Jeżeli chodzi o to, dlaczego jestem zdenerwowany, albo lubię sobie dzisiaj pokrzyczeć, no to wiecie już dlaczego. Zabij Vitalisa z wielką chęcią, natomiast nie jestem w stanie tego zrobić. W ogóle mi myszka przestała działać. Co jest grane? Że dopiero co wymieniłem tego, baterię. Oj. Co jest tą myszką? A ja po prostu nie mogę ruszać chyba, bo taka kascenka. Tak? Jo, taka kascenka jest, nie można ruszać. Eta, co jest tą myszką? Nie? Zaraz ją wywalę. Idzie, dlatego nie warto jest być sfrustrowany, tylko należy myśleć trzeźwo, no nie? You're so touching. Thank you. Thank you for your candor. Do you hear them? The angel. The angel of the new world. Get back! The light. See? I saw it. Come on. Czyli one lgną do światła, a czarne odchodzą od światła, dobrze mówię? My lubimy w ciemności, oni lubią w świetle. Dobra. Pyk, gasimy to. Koniec imprezy. Dawaj, dawaj, idziemy dalej, chłopie. A czemu on niby tymi białymi steruje, bo tego nie rozumiem. Skoncentruj jak najwięcej szczurów w jednym... co się kurwa zadziało? Stop, a misja nie żyje. Nie widziałem, że one też śmigły mogą robić. Nie zdążyłem przeczytać, co on chciał tam. Mieliśmy wziąć te szczury jakieś w jedno miejsce sprowadzić. Tylko po co? Nie mam zielonego pojęcia. A jak to? O kurwa. Ty. Aha, czyli to młody musi pokonywać te takie grupki. Okej, tam kolejne tornado, kurwa, idzie, widzę to. Kolejne w ogóle te, kilka nawet, mi powiedział, tornad. Ale my chcemy zgasić tutaj cyk, to i dopiero teraz szczury. Dawaj, dawaj. Pyk. Dobra, gasimy kolejne. Kurwa, nie zdążę, uciekaj. Jest szczursy, kurwa! Szczursy! Dobrze. Jeszcze jedno tornado. Niszczyć to w pizdy wszystko. Ale dawaj. Cyk, mamy to. Dobra, i teraz gasimy jak najszybciej to światło i podjeżdżamy. Gagatka. Dobra, i teraz kolejne szczursy. I dusimy. Oczywiście, że wygrywamy, bo jesteś koksem. Ja też, kurwa! Podusa mnie! Szczurcy. Buduj. Pyk, dobra, mamy to, ochroniony.
Czekaj, to jest ciężkie, pes. Ja mam mało czasu, nie? Na to, żeby to zrobić. Dobra, gasimy, jak najbardziej, cyk. Oczywiście szczurowe śmigło. Trzeba to zrobić, cyk, jak najszybciej. No i idziemy do przodu. Co tu się dzieje? Jesteśmy chyba... w dobrym miejscu. W miarę blisko. Naszej matki. Bo nie dokończyłem zdania. A w ogóle on już nie ma tej zarazy na sobie. Ty, to co mam teraz robić? Jako? Co się kurwa dzieje? Ej! Łe! Co jest? Tu... czekaj, szybko bierz, trzymaj się. No widzę przecież, kurwa. Łe! Dobra, mam to. Ej, nie, puść! Dobra, to nie wiedziałem, że nie mogę w nie wchodzić. Dobra, ale dobry unik w ostatniej chwili został zrobiony. Kurczę, ja nie wiem, ile razy dzisiaj umarłem, ale za dużo to jest prawidłowość i odpowiedź. Weźmy bieg, biegnijmy tutaj. O, siarka. Łe! Kurwa! No to czemu one tu się... no to przecież umarłem, bo nie przebiegnę tego. Ale kurwa, skam, nie? Niezły boss. Ciężki. Ale Darkest Dungeon był cięższy. Mamy to. Tego ziomka w kieszeni, mówię wam, widzowie. Dawaj. Dobra, unik zrobiony. Dobra, dawaj. Ło kurwa. Dobra. Ły. A i teraz kamykiem. Kamykiem, dawaj. Kurwa, jak ty rzucasz? Pyk. O kurwa. Czemu innych zabijam, a tego ziomka tylko zraniłem? Przecież to nie ma sensu. Łoś kurwa. Tornado z szczurów. Łe, a to co jest? O kurwa. Łe. Co jest? Ej! Co jest, kurwa? Ty, to prawdziwa walka jest z bossem, ej! Dawaj, atak, atak! Łe, kurwa! Tak, no uciekam, spokojnie. Ale ty wiesz. Ty poczekajcie, bo ja miałem mega, miałem wrażenie, że jakbym nie prowadził odcinka, tylko jakbym se grał normalnie na chillku. Czy tak mało prowadzę odcinek, ale no... widzowie, akurat dostaliśmy walkę z pieprzonym bossem. Tak wyszło, jak widzicie. Dawaj! Dojeżdżaj! Dawaj! Gazu! Ja już czekam ze śmigłem. Moim kamiennym. Tyk! O to co jest? Dobra, to samo, tylko szybsze, okej, okay, damy radę. Okej, okay, to samo, tylko szybsze pewnie, dobra. Oj, mam to, dobra, jest gituwa. Okej, okay. Oj, trzeba uważać, dobra, podgasić trzeba, gaz gasić trochę trzeba. Szybko, no jak ty, no, piękna sprawa, git. Dobra. Dawaj, a jeszcze kurwa raz ciosa dostanę, co? Pięknie, dobra. A nie mam tego, szybko. Szybko, dojeżdżaj. Wysyłaj, Hugo. Dawaj, ja ci zgaszę.
Dawaj, 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 szybszy jesteś, tak jest. Pik. Koniec. Ty, ale fajna walka z bossem. Naprawdę niezła. Pewnie strasznie krzyczałem na tym odcinku, ale sorry. I pewnie strasznie chaotyczny jest ten odcinek, tak coś czuję. Ale skupiłem się na tym, bo od razu tutaj dostaliśmy bossa. Znaczy od razu to też przesadzam, na początku mogłem troszeczkę więcej rozmawiać. Ale bardziej zastanawiałem się nad tym, jak tutaj zrobić, by mógł się wykąpać w końcu. Śmierdzę, od dwóch dni się nie kąpałem. Niżej bardziej się skupiam właśnie na tym takich prywatnych rzeczach, niżej na tym odcinkowym dzisiaj. A to źle, odcinek powinien być zawsze odcinkiem, powinien być prowadzony dobrze. Także porozmawiajmy może na temat odcinka. O, wow. Sebastian Włoch. Polska górą. A więc to koniec dzisiaj. No to se serię nagrałem dzisiaj odcinkową, ja mówię tak. Widzowie, ja mówię tak dzisiaj. Przysiądę, oczywiście zmontuję wam to w jeden odcinek poprzedni i dzisiejszy. Nie wiem, czy podzielę je na dwa, że bo tam chyba wczorajszy miał 55 minut, więc chyba weźmiemy tą godzinę, połączymy je razem, zrobię godzinę 30 minut, podzielę na 40 minut i tyle, jakoś tak zrobimy. Chciałem powiedzieć, że miałem dzisiaj usiąść, nagrać kilkanaście odcinków na zapas. Super mi poszło, no. Genialnie. Fajna gra. Fajna gra na temat gry. Bardzo przyjemna. Troszeczkę nudna mi się wydaje, że troszeczkę nudna, że mogłoby być więcej, nie powiedziałbym koniecznie akcji, bo nie lubię gry fabularne, w którym jest dużo cutscenek i dużo postaci mówi, dużo kwestii dialogowych. Aczkolwiek ten świat nie wydawał mi się jakoś mega interesujący. Jakbym miał ocenić, powiedziałbym, że 6,5 na 10. Dobrze się bawiłem na początku, ale z każdą minutą coraz dalej bawiłem się gorzej. No i ten finał też bez polotu mi się wydaje. Wydaje mi się, że nie, fajna była walka, ale no nie było to na tyle epickie. I gdzie mamy odpowiedź, co się stało z naszą matką, gdzie mamy... te wszystkie odpowiedzi? No nigdzie. Może na samym końcu jeszcze tutaj taką odpowiedź dostaniemy. Bo na razie ni widu, ni słychu. Wszyscy za jednego. A możliwe, że w takim razie dostaniemy, to prawda. Okej, 3 dni później. Co, już nie ma szczurów? All right, let's go. Have you got everything? Yes, that's all Lucas asked for. Is mommy going to get better with this? She will be all right, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well, you've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. Ale chuj, nie? Co zwierzęta zabijać? Dobrze, że nie masz kurwa tego, że nie mam chupy kamienia. Nie, że ona jeszcze żyje, a ty ją w ogóle skubiesz, psychopatko. A nie, to po prostu ty tak szarpiesz. Najlepszy. You have 6 stones, 6 possible shots. Dobra. Try and shoot as many targets as possible. Pewnie. Are you ready? Pewnie, że... A, tak. A w kury mogę? Go on, Amicia. Kurwa, nie da się. Jeden. Ale ci ty impreza. Dwa. Trzy. Cztery. W kruka! Skurwi bąd. Pyk. I co? 31, tylko nie widzę gdzie. Gdzie masz jeszcze jeden target, tak zwany? Nie widzę. A, gdzieś tam. Cyk.
You want an apple? And all due respect. Yes, monsieur. Wygrywam jabłko. No, to jest nieźle, jesteśmy bogaci, ty. Hey, today we're celebrating the third day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? I've never seen a fair before. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo, right, but we can't stay long. Tak, tak, tylko ja bym chciał jeszcze tutaj przyjść i posłuchać ich. If the bite leaves us in peace, people will come back eventually. Okej, tutaj gadałem oczywiście o szczurach. Tutaj coś ciekawego, jakiś dialog? So is it true? You're going to deliver grain. It's been 3 days since we've seen a rat. We have to get back to work. It's true that we don't see anyone in the fields anymore. What a misery. Precisely. The nobles, the lords. Do you think they'll get their hands dirty? Tutaj mam jakiegoś kowala. Okej, czyli od 3 dni, odkąd pokonaliśmy tego ziomka, nie ma zarazy. Pytanie, co tam się kurwa wydarzyło, że nie ma tej zarazy tak naprawdę. Czy to on był jakby za... Nie no, nasz młody był nosicielem zarazy, więc... Co tam się wydarzyło? Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here by important people. But we just don't want any trouble here, you understand? I can see very well. Hugo, we have to go. Kurde. Come on. A co tam się robi? A, ale festy tam nudziarski, chłopy. Nic nie ma, idziemy spokojnie sobie dalszą podróż. A kto nas szuka niby tak w sumie? Czy my ni wuja nie jesteśmy bezpieczni, nie? Po to stworzyli drugą część rozgrywki. Dalej, no nie możemy przegrać przez młodego, nie? Ja na skróty. Kurwa, no zablokowałeś. Duś. Nie no, ty. Duś, młody nie może ze mną wygrać. To jest, nie może być. Yes, 20 apples. 20 jabłek. Niezłe podkładanie się dla dzieci, żeby wygrywało. Żeby wygrywali. To trzeba być, trzeba miażdżyć, pokazać mu jakie jest prawdziwe życie. Że nie będzie wygrywać. Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. That's not true, but it doesn't matter. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. No więc to by było chyba na tyle. Szkoda, że nie usłyszeliśmy takiego pełnego zakończenia, że tak powiem, tylko takie w połowie i twórcy gry za bardzo nie pokazali nam, co się wydarzyło i co się wydarzy pewnie, kiedy rozpoczniemy tutaj drugą część przygód. To dostaniemy pełną odpowiedź na moje pytanie, albo przynajmniej też częściową odpowiedź, ale taką, która mnie w miarę usatysfakcjonuje. Natomiast no szkoda, że tutaj nie ma pełnego zakończenia. Nie lubię gier, które się nie kończą. A ta na taką wygląda. Jest to gra, która się nie kończy.
gra, w którą grałem i na końcu nawet nie dostałem porządnego zakończenia. Jeszcze raz dostaniemy... dostaniemy napisy i moc całusów dla wszystkich noworodków Asobo Studio. Okej. Okay. Czyli to wykonali jakieś Asobo Studio, Focus Home Interactive. Całkiem dobra robota, jeżeli chodzi o grafikę, to na pewno jest to jedno z ładniejszych gier. Jeżeli chodzi o fabułę, no, że tak powiem, mogło być lepiej, tak? Robota mogła zostać wykonana lepiej. Zgaduję, że już po tych napisach nie otrzymamy nic, to że skipuję je i myślę, że zakończam dzisiejszy odcinek. Tak jest. Widzimy się, widzowie, jutro. Godzina 14 oraz 16. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Siemcon.